Ewangelia według Jana, rozdział 9. I przechodząc, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Pytali go uczniowie jego: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że niewidomy został urodzony? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale żeby na nim okazały się dzieła Boże. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Przyjdzie noc, gdy nikt nie może działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata. To powiedziawszy, plunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny i nałożył błoto na oczy niewidomego. Powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce Syloam, co oznacza posłany. Odszedł więc i się umył i przyszedł widząc. Sąsiedzi więc i widujący go wcześniej niewidomym mówili: czyż to nie jest ten siadujący i żebrzący? Jedni mówili, że to jest on, a inni, że jest podobny do niego. On natomiast mówił: to ja. Więc mówili mu: jak zostały otworzone twoje oczy? Odpowiedział: człowiek, którego nazywają Jezusem, uczynił błoto i nałożył na moje oczy i powiedział mi: idź do sadzawki Syloam i się umyj. Gdy odszedłem i umyłem się, przejrzałem. Wtedy powiedzieli mu: gdzie on jest? Powiedział: nie wiem. Przyprowadzili tego, który wcześniej był ślepy, do faryzeuszy. Był dzień odpoczynku, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. Ponownie więc zapytali go faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on powiedział im: nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Mówili więc niektórzy z faryzeuszy: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje odpoczynku. Inni mówili: jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? Powstał rozłam między nimi. Powiedzieli ponownie niewidomemu: co ty mówisz o nim, jako że otworzył twoje oczy? A on powiedział: jest prorokiem. Nie uwierzyli Żydzi, że był on niewidomy i przejrzał, aż zawołali jego rodziców. Zapytali ich: czy to jest wasz syn, o którym wy mówicie, że niewidomy został urodzony? Jak więc teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego: wiemy, że to jest nasz syn i że niewidomy został urodzony. Jak teraz widzi, nie wiemy, ani nie wiemy, kto otworzył jego oczy. Jest dorosły, zapytajcie go, niech o sobie powie. Tak powiedzieli jego rodzice, bo bali się Żydów. Już wtedy Żydzi postanowili, że jeśli ktoś wyzna, że on jest Chrystusem, zostanie wyłączony z synagogi. Dlatego powiedzieli jego rodzice: jest dorosły, zapytajcie go. Powtórnie więc zawołali człowieka, który był niewidomy, i powiedzieli mu: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem. Wiem jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Powiedzieli mu ponownie: co ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem i nie słuchacie. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go zwymyślali: ty jesteś jego uczniem, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz ten, skąd jest, nie wiemy. Człowiek ów odpowiedział im: to jest niezwykłe, że nie wiecie, skąd jest, a otworzył mi oczy.
Wiemy, że Bóg grzeszników nie słucha, ale tego słucha, kto czci Boga i czyni Jego wolę. Nigdy nie słyszano, że ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby on nie był z Boga, nie mógłby nic czynić. Odpowiedzieli mu: Ty cały urodziłeś się w grzechach i ty nas nauczasz? Wyrzucili go na zewnątrz. Jezus usłyszał, że go na zewnątrz wyrzucili i znalazłszy go, powiedział mu: Czy ty wierzysz Synowi Boga? Odpowiedział: Kto to jest, Panie, abym mu uwierzył? Jezus powiedział mu: Widziałeś go i mówiący z tobą jest nim. Powiedział: Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus powiedział: Ja przyszedłem do tego świata na sąd, aby niewidzący widzieli i widzący stali się ociemniałymi. Usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy będący z nim i powiedzieli mu: Czy my też jesteśmy ociemniali? Jezus powiedział im: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz mówicie: Widzimy, stąd też wasz grzech trwa.